Teraz ludzie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena, to jest Zagrajmy w Sniper Elite Africa. Czy to jest zamknięta przełęcz? No. Dobrze. Więc idziemy do tego miejsca. Pięknie. Wiem, że tutaj chodzi jeden. Bardzo chętnie go zdejmę, zanim podejmiemy jakieś inne kroki. Nie. Idź tu. Ten stamtąd mnie słyszy, czy nie? Tam jest jakieś przejście. Wiem, że tam w środku jest koleś. A tutaj mogę spaść. Dobrze. Tylko snajpera sam bym chętnie ściągnęła. Chętnie bym zeszła tam na dół. I nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy skakanie stąd nie jest takim złym pomysłem. Dobra, zapiszmy. Dobra, złamaliśmy obie kostki jednocześnie. Za to jesteśmy tutaj. A tutaj mi się bardzo podoba. Tu jest to przejście. Mhm. Cosa è stato? That racket could mask my shot. Tak, wiem, że to może zamaskować mój strzał. Gro. Ogarniam to. Pff, nawet nie zdążę nic zrobić. Dobra. Mhm. Dobra, ci sobie tutaj chodzą i patrolują. To jest jakieś przejście. Dobra, tu nie ma żadnych dokumentów, ale tam są chyba jakieś dokumenty. Okej, cofnijmy się tam, do góry, bo tam jest chyba jakieś przejście, z którego chętnie skorzystam. Co oznacza, że musimy iść jednak tamtędy naokoło. Bo tam do góry prowadzi tylko i wyłącznie ta śmieszna drabina, która jest akurat w miejscu, w którym dokładnie widać. A jeśli czegoś nie chcę, to być widoczna. Dobra, tu jest to. Okej. Znowu po cichutku. I sobie tam łażą w tej weftę. Się na szczęście w ogóle nie obraca. Co sprawia, że czuję się bardzo, bardzo szczęśliwa. Fakt tego, że robisz to wielce charakterystyczne. Za każdym razem jak przeskakujesz. Dobra. No tak. No i tutaj ogarniają. Tam też jest jeden, widzę. Mogę mu stopę zaznaczyć. Ja! Świetnie. Okej, wam chyba będzie najlepiej rozwalić ja stoję w tym momencie, no. Mi się coś właśnie wydawało. Nie fajnie. Że ja stoję w tym momencie. No ale dobra. Tutaj nie widzę żadnych innych gości. Ale okej. Dobra. Zapiszmy. Tutaj nadal nie widzę nikogo. No to cóż, czas na wyżynkę, co? Chociaż poczekajmy, aż ten się zawróci. Nie. Dobra, ten tam schodzi w dół. Trzymaj, idziemy na ciebie. I czy dasz radę utrzymać, bo byśmy od razu tego po prawej zdjęli. Dobra. Jestem cały czas w ukryciu, ale to nie znaczy, że mnie nie mogą znaleźć. Zastrzelenie tamtego było złym pomysłem. Znaleziono ciało. No co ty nie powiesz? I co zrobisz z faktem, że znaleziono ciało? Jak nie masz zielonego pojęcia, gdzie ja jestem. Pytanie, czy teraz będą kontynuować przeszukiwanie, czy sobie odpuszczą? Podejrzewam, że sobie odpuszczą. No i złamane kostki. Znowu. Dobra, odpuścił sobie. Tamci chyba będą mi chodzić i szukać. Sprawia, że czuję się bardzo niekomfortowo. Przestają strzelać niestety. Spróbujmy się tutaj przeczołgać. Nawet czapki nie masz. Jaka jest między nami odległość? 27 metrów. Spróbujmy się do ciebie zbliżyć. Pięknie. Zauważyłeś ciało. Co w związku z tym? Nie masz zielonego pojęcia, gdzie jestem. Ja ci nie zamierzam tego ułatwiać. Weitersuchen. Passt auf, wo ihr hintretet. No. Podejdź tu. Wyjdź za te worki. Bleib in Deckung. I dare you, I double dare you. Bin wohl etwas nervös heute. Okej, spuścił. Aha, i zajął jego miejsce, tak? Dobra, zapiszmy. Tamten się chowa. Do tego stopnia, że aż go nie widać. Dobra, tamten łazi w tej weftę. No jak tylko uporam się z tymi dwoma, to go zdejmę z karabinu. Ten na spokojnie wraca się chować. No. Dobra, czyli zauważyli tamtych. Się zastanawiam, jak tego podejść. Żołnierza. Przychodzi tam z obeczkami. Nie przeskoczysz tego? Najwyraźniej. Schowajmy się mu tutaj. Dla nas nie powinien zauważyć, tak mi się wydaje. No. Ups. Okej. Teraz czekamy, aż się zawróci i go dziabniemy tutaj. Tamtym się zajmiemy na końcu. Spróbuję przeskoczyć te worki. No, chociaż się chyba nie da. Powiem, że tak bardzo mi się podoba, że to jest gra, w której trzeba wyczekać najlepszy możliwy moment i chwilka pośpiechu. Może być katastrofalna w skutkach. Dobra. I tak jak mówiłam, tego zdejmę z karabinu. Tylko niech przystopuje. Ups. Zwróciłam jego uwagę tylko i wyłącznie po to, żeby zaraz ją stracić. Co chcę tutaj zrobić, co? Thompson. Tutaj mamy wyjście. Rozejrzyjmy się tutaj z jakimiś dokumentami, niedokumentami. To jest amunicja. Kaprano. A, to mój karabin. Tu jest mina. Dobra, tu nic nie ma, co? A tutaj? List z domu. Kochany Erneście, w gazetach pełno doniesień z frontu w Afryce. Jesteśmy dumni, że dokładasz swoją cząstkę do triumfu trzeciej Rzeczy. Podziw pani Echrlisz jest największym kibicem marszałka Rommela i naszych dzielnych chłopaków, a twoja mama chodzi cała dumna, przesyła ci pozdrowienia i każe dać wycisk od niej tym Angolom. Twój kochający ojciec. No dobrze. Jednak mimo wszystko, jakby na to nie patrzeć, technicznie to są prawdziwi ludzie, nie? Chodźmy tu i spróbujemy ogarnąć ten opóźniony zapłon. Zabierajmy się stąd. Nie jestem pewna, jak to się skończy. No właśnie. Okej. Pierwszy rozwalony. Zobaczmy, gdzie jest drugi. Musimy przejść tędy. Tu. Tu jest drugi, a tu jest trzeci, co? No dobra. Zniszcz alteralię. Aktualny cel. Dobra. Okej, bandaż mi się przyda. Kamurdulec. Zapierdzielaj. Jakkolwiek ci tam nie było. To sobie ogarniemy. Ale z innej perspektywy troszkę. 120. Nie ma co. Fajnie, że lornetkę możesz trzymać nieruchomo, ale jak cokolwiek ci do ręki wpadnie... A w sensie jak trzymasz w łapie karabin, to ci się łapy trzęsą niewiarygodnie. Rozumiem, karabin jest niby... Karabin jest niby cięższy i w ogóle, ale... mimo wszystko. Tam nic nie widzę, to nie znaczy, że nikogo tam nie ma. Okej, wracajmy tam. Dynamit. Aż. Tam jest murasztynkarz akrobata. Na parterze jest jeden. Okej, tamten wraca. Zapisz. Tego zaznaczyłam pierwszego. Więc jak on mnie zniknie, to znaczy, że mam za dużo gości. Jeszcze mi nie zniknął, jeszcze się trzyma. Tego, że ich nie zauważa, jest dla mnie niezwykle fascynujące. Tu jest okno. A ten wraca. Więc staniemy tutaj. Na niego zaczekamy. On sobie na luzaku patroluje. Raczej tu nie zejdzie, co? Nie schodził. Nie wyglądało na to. Nie, dobra, stoi tutaj, patrzy w stronę schodów. Intryguje mnie fakt, że ta gra zachęca nas do tego, abyśmy używali snajperki. Dostajemy więcej XP za zabijanie ich ze snajperki, niż za ważenie ich, za dźganie ich w ten sposób. Nie. Przeczekam. I wlezę tam, jak się będzie cofał. Tak będzie lepiej. Nie to. Przy okazji sobie zerkniemy tam. Wcześniej gościa nie zauważyłam. A może stanowić poważne zagrożenie. Dobra, dwa budynki zdjęte. Szczerze, to teraz bym poszedł do tego budynku. I zdjęła tych dwóch. Ten jest tutaj dość samotny, więc myślę, że damy radę go zdjąć. Dość swobodnie. Tutaj zrobimy taką drobną szachownicę. W sensie nie szachownicę, szaradę. Cyk. 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 Jest to coś, co bym chciała? Okej. Chodźmy do góry. I zdejmiemy tego. Tutaj. Ha! Interesujące. Z tej perspektywy mnie nie widać. W każdym budynku jest ich dwóch. Więc na pewno jest ich dwóch. Jeden, który stoi, drugi, który patroluje. Tutaj nie ma żadnej... Okej. Okay. Tu jest przejście i tu jest przejście. Tutaj nie ma żadnej... No. Okej. Chciałam zobaczyć, czy są oznaczone schody na mapie, ale nie ma. Są po prostu budynki. Więc trzeba być uważnym. Co tutaj jest? O! Moja najdroższy Martinie. Bardzo tęsknię za tobą. W Woman's Land Army mamy tu pełne ręce roboty. Nie poznałbyś mnie teraz. Hitler może zatapiać konwoje z żywnością swoimi ubotami, ale ja pracuję od rana do zmierzchu, doję krowy i wykopuję rowy, aby zbliżyć nas do zwycięstwa. Aha, jeździmy teraz z Majsi na traktorach. Tata mówi, że przerażam go bardziej niż sam Hitler. Buziaki, twoja kochana Jane. Dobra. Ale tu kolejną częścią zajmiemy się, myślę, w kolejnym odcinku. No. Okej. Okay. On sobie tu po prostu stoi. I bardzo mnie niepokoi fakt, że on sobie tutaj po prostu stoi. Ale zajmiemy się nim i całą resztą w kolejnym odcinku. Natomiast w tym dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. I do usłyszenia ponownie. Na razie.